Budzisz się jutro rano, zdajesz sobie sprawę, że wygrałeś i jakie plany dalej w związku z tym? Na pewno wrzesień, tak jak mówiłem, będę chciał postawić na ten kalendarz, a w październiku na pewno, to jest już pewne, pod koniec października wylot do Gambii i tam stworzenie klasy, a na ten tydzień przyznam ci się szczerze, że nie mam pojęcia, co się będzie działo. No właśnie, a skąd ten pomysł na pomoc tym dzieciom w Gambii? Ja już zawsze chciałem, jeszcze będąc na studiach, chciałem jechać na misję. Kiedyś obejrzałem taki film, nie pamiętam już tytułu, ale on strasznie mnie urzekł. Obrazy tych dzieci w ogóle gotujące. Ja wreszcie mówię sobie, powiedziałem nawet rodzicom, będąc na studiach, kurczę, słuchajcie, ja bym chciał tam kiedyś pojechać, zrobić coś fajnego. No i nie udało się to wcześniej, udało się teraz zebrać fundusze i zebrać ekipę jakby, pojechać z taką fundacją. I dotarłem tam. Będąc tam kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale bardzo mocno, tak jak to powiedziałem dzisiaj na scenie, taki wyjazd przewartościowywuje i polecam, bo zdajemy sobie wtedy sprawę z niektórych rzeczy i doceniamy to, jak też co mamy, jak żyjemy.